Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Dziś temat eksploatowany na wielu płaszczyznach. Jak zakamuflować cienie pod oczami? Co najlepiej sprawdzi się, żeby ukryć naczynka i żeby zakryć niedoskonałości skóry, wypryski, sywki itd., itd. Aż w końcu, jak najlepiej konturować swoją twarz, jaki produkt do tego najlepiej się nadaje. 1500 różnych pytań, odpowiedź jedna. Korektor wcale nie musi być straszny, przerażający, bo jest to produkt bardzo łatwy w obsłudze, trzeba tylko znaleźć odpowiedni. I dziś nie będzie żadnych nie wiadomo jakich korektorów wyszukanych, z nie wiadomo jak wysokiej półki, nie. Dziś nie będzie żadnych maków i innych. Powiem o trzech bardzo tanich korektorach, które są bardzo dobre na rynku i przede wszystkim dostępne dla każdego, na każdą kieszeń, tak żeby każda z Was mogła go kupić bez problemu, bez zbytniego ubolewania nad własnym portfelem i wydatkami. Pierwszy z moich trzech ulubionych korektorów to są korektory NYX HD. NYX firma powstała w Stanach Zjednoczonych, siedzibę ma w słonecznym Los Angeles. Dlaczego tak jest popularna, w zasadzie uchodzi za najszybciej rozwijającą się aktualnie firmę w Stanach Zjednoczonych, kosmetyczną oczywiście. Dlaczego, czemu zawdzięcza taką wielką popularność? Ano temu, że te kosmetyki są bardzo dobre jakościowo, a przede wszystkim w bardzo przystępnych cenach. Takie jest założenie marki, czyli dobre jakościowo produkty w dobrych cenach, takie, żeby stać było na nie każdego. Te, które ja mam odcienie, jak widzicie, mam ich całkiem sporo. Mam ich 7. Zaraz Wam pokażę, bo przygotowałam dla Was wcześniej swatche. Możecie zobaczyć na zdjęciu, jakie ja mam odcienie. Tych odcieni ogólnie jest około 12, z tego co pamiętam. No, ja mam akurat takie, bo takie sobie akurat wybrałam. Powiem Wam, że są niesamowicie napigmentowane. To są jedne z najbardziej napigmentowanych korektorów, jakie mam, a przy tym pozostają bardzo lekkie, czyli nie są bynajmniej jakieś takie, wiecie, ciężkie, pudrowe. Świetnie sprawdzają się pod oczami, właśnie dlatego, że mają taką bardzo kremową teksturę i one bardzo ładnie się wtapiają i blendują ze skórą. Dlatego naprawdę bardzo lubię je aplikować pod oczy. A oprócz tego, jak widzicie, ja mam też taki odcień ciemny, który świetnie sprawdza się do konturowania twarzy. Bardzo, bardzo łatwo się je rozprowadza i tak jak mówię, bardzo łatwo się je blenduje i po prostu rozprowadza na skórze. Nie wiem, czy to widać na zdjęciu, ale niektóre z nich, te niektóre odcienie, tak jak na przykład żółty, jak zwrócicie uwagę, on jest bardziej wodnisty, co mi się to nie podoba. Niestety nie wszystkie są tak dobre, tak bardzo kremowe i tak fajnie napigmentowane. Niektóre te odcienie są bardziej takie wodniste, no i to niestety jest jeden minus. Z tych odcieni, które ja mam, bardzo polecam odcień ten właśnie ciemny, który mam, który nazywa się Nutmeg. I jest to numer CW08. No i drugi, który też świetnie sprawdza się do konturowania, to jest porcelanowy CW01. Te dwa to są moje must have i używam je prawie codziennie. Naprawdę są świetne. Dodatkowo ten jasny on pięknie podkreśla, rozświetla, ale w taki bardzo naturalny sposób skórę, cerę. No i tak jak mówię, przepięknie one się blendują i nie pozostawiają żadnego, nie widać je. Bardzo ładnie stapiają się ze skórą, dają satynowe wykończenie. No i krycie jest mega, mega. Pigmentacja jest cudowna. Marka NYX dodatkowo jest już dostępna w Polsce, możecie znaleźć w wybranych galeriach, a także w niektórych Teskach. Więc jeśli chodzi o dostępność, no to są już dostępne także na rynku polskim. I jeszcze taka ciekawostka na koniec. Firma NYX została założona przez kobietę, która już w wieku takim nastoletnim miała doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję kosmetyków. Więc to też działa na korzyść firmy NYX. Ok, drugie moje ulubione korektory to jest w zasadzie moje ostatnie odkrycie i jest to LA Girl. Jest to firma również amerykańska i ta firma także konkuruje z firmą NYX, ponieważ mają bardzo zbliżoną jakby filozofię firmy. Też te kosmetyki mają być takie, powiedzmy, pro, dla bardzo dobre jakościowo, a w bardzo przystępnej cenie, dostępne dla każdego, na każdą kieszeń. Więc ta firma
firma, już spotkałam się z wieloma opiniami, że jest bardzo podobna do Nexa, mają niektóre produkty, które są wręcz idealnie takie same jak Nyx, więc no faktycznie ta konkurencja między tymi dwoma firmami jest wyraźna. Te korektory mam tylko dwa, z tego względu, że no już nie potrzebowałam kupować tych samych kolorów, po prostu powielać, wybrałam coś, co jest zupełnie innego, czego jeszcze nie miałam, czyli korektor pomarańczowy i korektor taki do właśnie do konturu. Bardzo fajny, chłodny, też piękny kontur można z nim zrobić. No, co jest w nich fajnego? To, że są w pędzelku, więc aplikacja jest mega łatwa. Pięknie można sobie po prostu je zaaplikować, idealnie cieniutką linię, gdziekolwiek potrzebujecie. Oczywiście kolorów jest no mega, 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 nie pamiętam ile, ale jest naprawdę cała gama kolorystyczna, tak samo począwszy od jakichś zielonych, żółtych, pomarańczowego chociażby. Oczywiście masa jasnych korektorów, świetnych do konturowania, no i oczywiście ciemne. Bardzo fajna też po prostu pigmentacja. Ślicznie aplikują się pod oczami, nigdzie się nie ważą, bardzo kremowe. No, powiedziałabym, że bardzo właśnie zbliżone do Nyxa i świetna jakość w bardzo dobrej cenie. Te korektory kosztują bodajże 5 funtów każdy, więc naprawdę warto. No i ostatnie korektory, które też bardzo lubię, są to korektory z Collection. Collection jest to firma angielska, żeby było urozmaicenie. Jest to firma angielska, bardzo dobra też jakościowo. Te korektory, ta firma istnieje już od 1985 roku, więc no prawie 30 lat. Niektóre produkty są naprawdę świetne jakościowo. Jest to firma, która wcześniej nazywała się Collection 2000, czyli 2000. Teraz już jest tylko Collection. Produkty bardzo też tanie na każdą kieszeń, tak żeby każdy mógł sobie na nie pozwolić. Niektóre naprawdę te produkty są super, ja na pewno jeszcze będę nieraz wracać do tej firmy i mówić i opowiadać, przedstawiać produkty, jakie mają, które naprawdę bardzo lubię. No dzisiaj akurat te korektory, ja mam akurat odcień 2 i 3, czyli średnie odcienie, jeden jest chłodny, drugi jest ciepły. Ja zrobiłam też swatche dla Was, ja mam akurat, tak jak mówię, 2 i 3, trójka już nie jest produkowana, to już jest kolor, który jest wycofany, teraz już jest tylko jedynka, dwójka i czwórka, czyli jedynka to jest jasne, jak widzicie na zdjęciu, dwójka no to jest właśnie średni, no i czwórka to jest ciemny. No i tak jak mówię, trójka już jest niedostępna, teraz robią już tylko w trzech wersjach kolorystycznych. Też mega, mega pigmentacja. To są po prostu korektory, które są porównywane przez wielu vlogerów i tak dalej. Osoby, makijażystów, osoby, które znają się naprawdę na makijażu, są porównywane do MAC-a, a kosztują 4,99, więc no same widzicie, jaka jest olbrzymia różnica. Korektory są świetne pod oczy, na cienie, na przebarwienia, na naczynka, tak samo po prostu no możecie tym jasnym kolorem, czyli light, możecie sobie rozświetlić, jeśli robicie kontur, to możecie użyć go jako tego jaśniejszego odcienia, natomiast jeden minus jest taki, że no niestety ta gama kolorystyczna ogranicza się tylko do trzech kolorów i nie ma ciemnych kolorów, ten ciemny no to jest taki, powiedzmy, dla bardziej opalonej skóry, więc absolutnie nie nadaje się do konturu, nie nadaje się do niczego oprócz jakiegoś tam właśnie kamuflowania niedoskonałości skóry. Ale tak jak mówię, korektory są super, bardzo fajne jakościowo, no i też jestem ich wierną fanką. No i to tyle, jeśli chodzi o korektory i to, co przygotowałam dla Was na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach na dole, tam też umieszczę wszelkie informacje, gdzie ja zakupiłam swoje korektory, swoją kolekcję, no i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam, pa, pa.